gospodynie, które już prężnie działają w naszym kole. No i częstować myślę, że będzie udana zabawa, miła atmosfera. I zapraszamy do zapisów, do dołączenia naszego grona. Ostatnie dni dla powiednika małego, bo nowe stowarzyszenie, nowa organizacja, która się tutaj powstała, to jest ważnym wydarzeniem. I chcę powiedzieć, że bardzo mi zależało, aby takie stowarzyszenie tutaj powstało, czy w powiedniku małym, czy w powiedniku wielkim, czy łącznie, czy oddzielnie, bo chcę powiedzieć, że na 15 sołectw, a 14 wsi, no to mamy 11 kół gospodyń wiejskich i dzisiejsze, które się utworzyło, to jest 12, także serdecznie gratuluję i widzę jeszcze tak liczne grono tak uroczych pań, to jest budujące. Widzę, że tak zostawione stoły, czyli do pracy wzięłyście się po to, żeby się za szybko nie wypalić. Kobiety nasze potrafią się organizować, bo wy jesteście przykładem, żeby przynajmniej kilka razy się spotkać, a co jeszcze takie najlepsze robią nasze kobiety, to promowanie naszej gminy. To co było wczoraj, te panie, które były, to widziały, gdzie były w ubiegłym roku, gdzie reprezentowały gminę, to jest najlepsza promocja. Ja wiem, że każde stowarzyszenie, które się tworzy, potrzebuje wsparcia finansowego. Ja jestem otwarty, także zapraszam panią przewodniczącą, czy z jakąś jeszcze osobą, czy zarząd, aby porwać oczywiście wszystko powoli. Wiem, że jakieś to już pomysły, no bo ten obiekt, ta sala, ale to powoli, spokojnie, nie wszystko na nas. Także kończę wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet, aby to stowarzyszenie, to wasze koło gospodyń spełniło oczekiwania wszystkich tutaj pań, które do tego koła należą, aby wasze te plany się zrealizowały w pełni i życzę też wszystkiego dobrego w życiu waszym osobistym, rodzinnym, aby wszystkie plany, zamierzenia się zrealizowały, aby wystarczyło sił i spokoju i bardzo zachęcam, aby była współpraca. Jak na terenie danej wsi jest sołtys, rada sołecka, radni, straż, koło gospodyń, to powinno być wszystko razem na współpraca. Jest jeszcze parafia. Tutaj ksiądz proboszcz, z którym miałem przyjemność niejednokrotnie się spotkać. I wiem, że to jest osoba, która ten obietnik, obietniki ożyły dzięki właśnie księdzu proboszczowi. Pierwszy raz się spotkałem, 9 rok idzie, jak jestem wójtem, że ksiądz proboszcz był na zebraniu wiejskim i z jakąś tam małą przerwą przesiedział cały czas. To miałby na 15. Ale to mówię pozytywnie. Także już gratuluję wam księdza proboszcza i jego tutaj dzisiaj obecność. To jest też niespotykane. To świadczy o jego otwartości i chęci na współpracę, a wiem, że na pewno wiele ma pomysłów i też was będzie wspomagał. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i dzisiaj przyjemnego spotkania, dobrych humorów, dobrej zabawy. Dziękuję. Nie ma parytetów.
kobiety nie zajmują jakichś wysokich stanowisk. Tak to już jest. Jakoś istniejemy od 2000 lat. Ale za to chodzimy w sukienkach od dłuższego czasu. Patrząc na to wszystko, to już wiem, co będzie po prostu na odpuście na parafii chyba. Tak. Życzenia już składałem, także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.